Moi kochani, rycerz śmierci, król lisz wchodzi. Mamy do O, z rogalem, co? Rycerz i rogal. Jeszcze nawet sobie tu zweryfikujemy według statystyk. Rycerz z rogalem, wysoka szansa. I no, demon też, rogal. No, drogal. Dobra, sprawdźmy to. Okrzyk bojowy. Odkryj stoników kosztujących 5, 3 oraz 1. Zaszyj ich. Tak jest. Okrzyk bojowy. Jeśli udało ci się przyzwać 7 innych piratów w tej grze, obrabuj przeciwnika. Gdy zagrasz kartę o koszcie 1, otrzymaj je kopię o koszcie 0. Nie no, bierzemy to. To doktor. Nieumarły. Dziergacz. Bierzemy go. To będzie dobre. Zryw otrzymuje odrodzenie, gdy rzucisz zaklęcie lodu. Dobra, chcemy mieć lody. Daj wszystkim stronnikom opis. Agonia, zadaj jeden obrażeń wszystkim stronnikom. Zadaj 3 obrażeń, kombinacja otrzymujesz. Mackę. No, macka. Nieumarły, gigantyfikacja, okrzyk bojowy. Odkryj nieumarłego, zmniejsz jego koszt o atak tego stronnika. Dobra, dobra. To mogę chcieć. To mogę chcieć. Odkrywanie. Odkrywanie, generowanie. O, my pamiętacie Pelikana, co robił w ostatniej grze na 7 zwycięstw? Pelikan, moi drodzy, nieźle łykał. Okrzyk bojowy to nie. Okrzyk bojowy, jeśli w tej talii na początku znalazła się runa krwi, lodu lub przekleństwa, ten stronnik ma. No dobra, ale runa krwi, no nie wiemy, czy my ją dostaniemy. Zniszcz plagę w talii przeciwnika, by zadać 3 obrażeń wszystkim wrogim. No to bym musiał mieć pierw coś, generuje plagę. Na co jest większa szansa? Czy dostanę coś, co wygeneruje plagę? Czy coś, co. Czy w 30, jeszcze 25 kartach będę miał runę krwi? Masz runy już? A mam! Czekaj, nie. Gdzie te runy są? To? To zielone, niebieskie? Dobra, biorę to. Daj wszystkim stronnikom opis. Agonia, zadaj jeden obrażeń. Dobra. Odkryj zaklęcie. Kosztuje 2 mniej, jeśli... Po twojej ostatniej turze zginął nieumarły ten. O tak, to musimy wziąć. To jest dobre. Obaj gracze dobierają 2 karty. Oj, to jest dobre. Dodaj 2 losowe zaklęcia innych klas o koszcie 5 lub większy do twojej ręki. Bingo. Bingo. Rewir, zniszcz przyjaznego stronnika, aby przyzwać nieumarłego 4-5 ze zrywem. Ej, to bierzemy basen? Bierzemy basen. Odkryj kartę o koszcie 2. A, weźmiemy odkrywanie. Miecznik, okrzyk bojowy. Wyłów kartę. Jeśli to pirat, daj tej broni oraz temu piratowi plus 2. A, to będzie ciężko. Daj nieumarłym w twoje ręce 1-1. Otrzymaj 5 trupów, aby ulepszyć. Kurwa, ja bym zamiast tego miecza wolał tą jedynkę, ale ten miecz, no bo on jest... Aha, jeszcze wyłowi kartę. A dwójka? Twoje karty z innych klas kosztują 1 mniej. No to to jest zajebiste. Z runą krwi to jest dobre? Czy to? To jest z runą krwi. Bierzemy to. Zadaj 3 obrażeń, dawaj rekina, dawaj rekina. Mało czarów, maga mamy, nie? Zadaj 1 obrażeń, daj przyjaznemu nieumarłemu plus 1, plus 2 do ataku. Co lepsze? To, bo wchodzi z 1 obrażeń, czy nieumarły? To. Maga, co ja gadam? Nie, dobra, nie słuchajcie mnie, dupce, fleki. Okrzyk, bo... Nie, no gówno, to jest najlepsze. Okej. Okay. Zniszcz, to musimy wziąć. Dobierz 3 karty, kombinacja, zniszcz losowego.
Okrzyk, bo odkryj, wykuj, kosztuje 3 mniej. Okej. Okay. Weźmiemy wykuwanie. To chyba, nie? Prowokacja, poświęć 5 trufów, by przyzwać kopię tego stronnika. Jeśli kontrolujesz innego mecha... dobra, to... Nie umarły. Okrzyj, przyzwij kopię przyjaznej lokacji. Okej. Okay. To jakbym miał lokację, to mogę przyzwać drugą tą samą? O, to będzie popieprzone. Ale wez... Statek by się przydał. No właśnie. Tylko statek. Statek jest od Rogala, czy od kogo statek jest? Od Rogala. Od DK'a? No ja wiem, że mam lokację, ale to jest taka słaba lokacja pod to, wiesz? Bo ta lokacja... Chociaż... Naga, kosztuje 0. Dobra, bierzemy to. Jeżeli masz broń, zadaj 2 obrażeń. Dodaj losowe zaklęcia cienia do twojej lęki. No to wolę to przecież niż to. Zadaj 1 obrażeń, to wolę to. Losowe zaklęcie cienia. No to, to kurwa, biorę to. To oni mi gadają. Ja chyba wiem lepiej, nie? Stwórz własną miksturę o koszcie 1. O! Daj wszystkim stronnikom w twoje ręce 1-1. Poświęć 2 trupy, aby dać jeszcze 1-1. Kurwa, bufy są na rękę. No. Na koniec twojej tury przyzwij kopię tego stronnika. Wykuj, otrzymaj magnetyzm. Nie, no to piątkę bym wziął. To może być dobre. Tylko to by trzeba było bronić. Dwójka? No ale kurwa, żywiołak. No patrz, ile mamy jedynek, stary. Tyle jedynek i będę świetlika brał. Nie no, nie ma aż tyle. Może pod kombinację. Nie umarły. Pirat. Kombinacja. Umieść wrogiego stronika na spodzie talii przeciwnika. Nice. O, to też. To jest kolcozwierz, mega mocarz. I teraz tak. Zobaczcie. To jest nieumarły kolcozwierz i on daje na koniec tury obrażenia równe twojemu stronikowi rozdzielone losowo. I jak ja bym go zbufował z tymi odłamkami, to naprawdę dobra karta. No, ogólnie łomotrzyk jest super i podkładał go w ogóle i tłumaczył i podkładał mu głos, moi drodzy, Rysław, który ostatnio nawet powiedział o tym. Ja nie wiedziałem, że Rysław podkładał głos pod łomotrzyka. No. Nie wiem, co wziąć. Jak uważacie? Jedynkę czy trójkę? Jedynka czy trójka? Generowanie zawsze lepsze? No to generuje, no to bierzemy. Bierzemy łomotrzyka. Dobra, działko wodne. Coś dużego trzeba wziąć. 5 guli. Jeszcze 2 karty. Zryw odrodzenie. Kosztuje 1 miejsc za każdą plagę. Pff, ja nie mam plagi. Dobierz mecha, następnie mech, którego zagrasz, kosztuje 2 mniej. No i ostatnia karta. No ale essa. Gdy przyzwasz nieumarłego, daj mu 1 ataku. Okrzyk, przyzwij to. No ale nie mam plagi ani jednej. To jest bez sensu go brać. Ale szybki dek. To biorę to. To to biorę. Dobra, leć. Jedynkę. Nie, ja lecę tak. To będzie giga spam. Ale słabe karty dostałem na DK'u. Chamy. Ja dostaję raz DK'a na 20 gier.
AMAZINGCARNAGE01 wysyła 100 kryształu. Cześć Dawidzie, wiem, że będziesz przegrywał, ale przynajmniej rób to z honorem, z góry dziękuję. Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Okej. Pozdrawiam serdecznie. Jajo, nie? Jajo. Go jajo. Bajo jajo. Bajo jajo. I teraz tak, bo jajo samo w sobie, jak nie ma buffa, jest słabe, bo zajmuje mi miejsce, ale broni przed... Znaczy jest odpowiedzią na jego AOE. Jeżeli on będzie grał, sami wiecie dobrze, że jest bardzo dużo czyszczenia na stole. Dużo, dużo bardzo jest kart, które czyszczą inne karty, więc no... Myślę, że to będzie okej. Graj. No. Ja mam runy. To nie ty wybierasz różdżkę, głuptasku. Ona ma wszystkie? Graj. Mocna karta. Jaka kasta postaci najlepsza na arenie? DK. Szaman. DK, Szaman, Mag i Łotr. To są takie cztery najlepsze na arenę. Ale w kolejności bym opisał, że DK pierwsze miejsce, drugie Szaman z magiem na równo i później na podium. Na gdzieś na trzecim czy czwartym miejscu dał Łotra. No i co? To by było kombo dobre. Śmierć wzywa. To z tym. Dikoj Wabik. To błąd trochę, bo bym mógł się uleczyć tamtym, ale nieważne. Odkryj bestię z twojej talii. Przyzwij ją manomania. Dodatkowo przyzwij jej kopię. Ciekawe, czy ja mam bestię w ogóle jakąś w talii. Chyba nie mam żadnej. O Jezu, do spalenia jest to czar. Ej, ale to będzie kombo, widzowie. Patrzcie to. Co on tam zagra? No. Zmniejszę go koszt. To będzie zero kosztowało. To było worth it.
Dawaj. No, DK deck. I to nie przeciwnika. Co on zagrał, że tyle dobrał? Aha. O, ale dobrze to zagrał. Bardzo dobrą jednostkę znalazł. W nadchodzących bojach. Moje żony są wierzone za to miasto. Lecisz. Zobaczymy, co to będzie. Ale to będzie zajebiście ten fantom działać potem. Oho. Loteria. No nieźle. Ja mam bestię? Mam gdzieś tam. Masz psa. Kurwa, psa za jeden. Śmierć wzywa. Nie, mam psa nieumarłego. No to trzeba to zostawić na później. Dwa żuki, 3-3 z prowokacją chyba bierzmiemy, nie? No on zrobił AOE, mi się wydaje. Zobaczymy. Kurde, ale tu Mind Gamesy jakieś dziwne. Sam mówicie, że mam. Gdzie jest ten pies? To jest ten pies. Zryw, otrzymuj odrodzenie, gdy rzucisz... Okej. Ale to zaklęcia lodu nie mam. Okej. Okej, on musi przejść na siłę. To jest tego 4-1. Dobra, jest okej. Okay. Patrzcie, co rzucimy. 11-11 od Kniumarego i moi drodzy, zmniejszę go koszt o atak tego stronika, czyli koszt będzie darmowy. Czy nie mogę się doczekać? Uwaga. Kradzież życia za każdym razem, gdy zaatakuje, zadaj 2 obrażeń drugiemu bohaterowi. Za życia, po śmierci. Twoja dusza należy do mnie. Dajemy tego buffa tu? Na tego? Nie no, chyba nie. Nie w tej turze. Nie no, w następnej dajemy. Dobra. Okej, okay, zobaczymy. Ale giga kolos! Ale giga kolos! Ale giga kolos! Chłop w szoku. Dobra, tego psa musimy przyzwać, nie? Przyzywamy zaraz psa.
spa, ja powiem z jakiego spa. No, nie ma co zagrać, więc dobiera. To bardzo dobry, bardzo dobry informacja. Zniż broń, okej. Okay. Nie boli mnie to aż tak bardzo. Nie mam zakręcia lodu. Nie mam zakręcia lodu żadnego. Kurde, to będzie dobre. Niesamowite. Odrodzenie to bym z czarem lodu miał. 3-3 to jest 5. Na jajo. No ale to 3-3. To tu on nie zginie i tak. Dobra. Niech. No nie mamy niestety, ale gościu dostał potężnego nuka na ryj. Zobaczymy co, jak w poprzedniej nie miał totalnie. Okej. Dobrze mi służysz. Dobrze jest. Ja chcę jeszcze jedną kartę zagrać, żeby mieć zryw. Dwa losowe demony. Aż dobierę. Jaka jest twoja? O, jest bardzo mocna karta. To jest okropnie mocna karta. One off. Zagraj to zombie, co? Good boy, good boy. Zobaczymy, no. Co on tam ma? Może się jakoś... On jeszcze może pancerza dużo, nie? Okej. Okay. O, w końcu mi ubił mocarza. On musi shield upa zrobić. Top dick.
Ale mógłbym tu też usunąć mu stronika. Lich King się trafił, tak, ale to nie jest wymarzona talia Lich Kinga. To jest taka... Uważam, że jest ok, bo dużo generuje kart, ale nie mamy naprawdę takich mocarzy, które nas niejednokrotnie zaskakiwały. O! Teraz będzie Warrior, zobaczymy. Dobra, to będzie ok. To i to, to zrzucimy w pierwszej turze, zobaczymy. Nie, to rzucimy jednak to. Gdy twój bohater zaatakuje, przyjmij kolejny odrzut. Uuu! To dobre! Mogłem Hero Power, ale jednak chciałem tego stronika już mieć na stole. Zobaczyć, czy on będzie musiał zagrać coś, żeby usunąć tego 1-2. Okej. No właśnie. No właśnie, czy chcemy, czy nie chcemy? Szkoda go, a nie mam zaklęcia, w ogóle nie mam zaklęcia lodu żadnego, szczerze mówiąc. Chyba go wytradujemy po prostu i tyle. Hero Power i świetlik, nie? Grej. Tramwajarz, ty! To jest... Patrzcie! To jest Karol! Rozwalmy tę budę! Rozwalmy tę budę! Dobierz mecha, następny mech, którego zagrasz... Okej, okay, dwa mniej. Chyba kolejny win, chyba win? A czy, po tym ty to stwierdzasz, że ty w czwartej turze przy wyrównanym w miarę stole mówisz, że ja już wygrałem? Gdy on ma dwa razy więcej kart na ręce? Gościu, gościu. On nie umie chyba zagrać kotków rozpierdolków, nie umie rozwalić. No, nie umie. Ale essa! Ale essa! Porachuję ci kości! Mam pełną rękę. Ups! Otrzymujesz kromkę chleba? Co to kurwa jest za kromka chleba? O.
Ja bym zrobił. Ja bym musiał usunąć jednego stronnika ze stołu. Bo wolę 3-3, ale ten stół to bym. Ten stół. No, albo nie mam taunta niestety. Moje rządy są wieczne. Mógłbym miksturę zagrać. Nie no, weźmiemy, zrobimy tak. Wiem, spokojnie z tym psem, ale gościu się poddał. Nie miał odpowiedzi. DK porobiony, moi drodzy. Widzisz, widz wiedział więcej. O nie, palady z DK-em. Ale będą bufy. Chłop będzie grał na jakiejś goś. O! Zahartowany w światłości. Tyś jest wykuty w krysztale. Dobra, problem jest taki, że mamy pelikana. Ale no właśnie. Chyba, że zagramy, no bo on może mi odpowiadać na pelikana, nie? Witaj, żołnierzu. Witaj, ciulu. Nie szarżuję pelikanem. Chociaż... Nie, no jakby nie ten Hero Power, to bym mógł. To bym walił pelikana. Nie. Może w drugiej. Aha. Graj. Ona dostała wszystko, wow. Mhm. Jest okej. Tylko, że nie mam stronnika, żeby zagrać. A muszę. Rządy są wieczne. Trzy trupy i zryw. Moje rządy są wieczne. No, graj. Zobaczymy. Filt przeciwsłoneczny. Brak śladów. Dobra. Okej. Tak to robimy. Kto mi tu dzwoni? No słucham cię. Weź
Dobra. Graj. Zobaczymy. Jedynki nie wzięła, co tam było do wyboru? Teraz mi gadacie, jedynka, bo co tam było? Nie pamiętam już teraz. Oszalałem. Nie, nie ma sponsorowanego, no bo nie ma sponsorowanego z Deadlocka. Hob nie czytał. Cicho tam, dobrze. Kurde, ale nie jestem zadowolony z tej ręki. To nie są karty pod... To nie ma potencjału mojej, mojej talii. Zdecydowanie lepsze karty mam. Rozpoczynam zejście. No coś obszarowego trzeba dać. Dobrze mi służysz. Muszę się śpieszyć. O, mu buffa da jeszcze. Aha. Nieźle. Jak ja to mam pokonać, gówno? Śmierć wzywa. Twoja dusza należy do mnie. Dobra. Tylko nie mam HP, ale możemy popróbować. Zobaczymy. Nie no, to na ryj będzie walone. To na ryj. Chociaż jakby jakieś takie śmieci do ściągania. Oho! 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 Co tu się dzieje? Nie róbcie tak, nie róbcie tak! Nie róbcie tak! A czy agonią będzie to, że zamienię bronią na sztylet? To też będzie agonia? Też. Nie mam nic taunta. Kurwa. Nie mogę nic zagrać, nie mam nic. Daj stronnikowi, ale jakiemu, jak ty nie ma stronników? Moje rządy są wieczne. Nie no, GG to jest, kurwa, tu nie ma co grać. Tragedia. No, koniec gry. 3, 4, 5, 6, 7. 3 off.
No. Nie, nie, rozdanie nie poszło. Za mało tych niskich poziomów na start. Za dużo buffów mam na ręce, za dużo. Mam lokację, która też nie jest jakaś super zajebista, jest tylko, muszę mieć stroników na stole, ona nie generuje mi ich. Generuje, jeżeli mam stronika na stole. Aha. Dobra. Kolejny buff. Nie GG. Aj. Nad czym on rozkminiał? Aha. Aha. Nad życiem rozkminiał, nie wiem. No, zbugowana jest ta strzałka, niestety. Zawsze była. Król Lis kontra Anduin. No nie ma normalnych, są same decaye, nie? Zapewni nam zwycięstwo. Po śmierci wszyscy. Mogę trafić na takiego, co nie jest decayem? Halo? Dwa losowe zaklęcia maga z przeszłości do twojej ręki. Kosztują dwa mniej. No to to jest zajebiste. Tego, tą trójkę trzeba by było rzucić z buffem jakimś. Uuu, to dobre jest. Cieszę się, że jesteście. Teraz bym musiał dostać jakąś jedynkę. Od 8 miesięcy. Pozdrawiam i miłej gierki życzę. Zipi zip, dziękuję! Cieszę się, że jesteś. Skwek jest szefem od 32 miesięcy. Bardzo dziękuję. Dziękuję Zipi Zip za 8 i dziękuję Skwek za 32. Pozdrawiam. O, coś się będzie działo. Wow, taką ważną kartę zmarnował. Ej, to jest bardzo mocna karta. Kukła. O. I dzik z szarżą. O. Zajebiste karty. Brak śladów zużycia. Krew mi się gotuje do walki. Mogę cię przysunąć. A, na odwrót. Tutaj misplay, ale okej. Okay. Nie mówcie o tym nikomu. I tak będę miał uleczenie z tego. Z tego ziomka 3-1. Aha.
Będzie mocarz. Agonią. Moje rządy są wieczne. Niewiele mam czasu. Graj. Dobra. Graj. Dobra. I teraz tak, tego tradujemy. Zagrywamy kukłę. Zagrywamy kukłę i zagrywamy, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak zagram, to będzie dziewięć. Dobra, bardzo dobra karta. Okay. Nie, ostrze... Nie, bo jakby miałbym pusty stół. Spokojnie, to ostrze muszę w następnej turze włożyć. Będzie z ciebie, przytulasko! Zachowaj czujność. O! To jest dobre. Ten byłby najlepszy, nie? O, wieku! Dziękuję bardzo. Śmierć wzywa. Wiechu, dziękuję ci serdecznie. Potrzebuję wszystkich zabawek! A masz pistelo! Nie zagrywamy go teraz. Raz jeszcze przepalę w ogóle. Ja muszę zejść z kart. Dziękuję. Wiechu, ty chcesz? Kto to, Wiechu? Napisz coś na czacie. Dawaj, bo ci muszę dać. Który róg, w którą stronę? Mhm. Mam pełną rękę. Wiem. Twoja dusza leży do mnie. Wiechu, jesteś? Jesteś, już ci daję. O, zniszczył wszystkich, dobra. Ależ zagranie, kino, moi drodzy, to jest kino. To jest kino prawdziwe.
Już ci daję suba. Podaruj subskrypcję. Czekaj, bo coś... PayPal. On mi czyści ten stół. Ale śmieszne. Masz jednego na koszt. No, to jest to. Bonko gifted a tier 1 sub to wiechu podkreślenie ul. Kolejny okaz do korekcji. Cieszę się, że jesteś. Alfif jest szefem od 32 miesięcy. Lital? Czym? A, szarżą, dzikiem. No, był Lital. Dobra, dobra. A co Hob robi? A co robi Hob? Bardzo dziękuję, Alfif. Dziękuję za 32 miesiące. Niestety nie mogłem zareagować w momencie, gdy w moim mózgu nastąpiła akcja, interakcja. Trzeba było tak zagrać. Akcja, masturbacja. Nie tak. Będę walczyć z honorem. Nie powstrzymałeś mnie już kiedyś. Teraz też ci się nie uda. Dobrze. Miksturę stwórzmy. Dobra, weźmy dwie karty, dobierzmy. O. Co to w ogóle, moi drodzy, jest ten cały, ten wok? Tak, kultura wok, co to, że wok to jest co? Przebudzenie? Że to są ci, co na siłę dają te poprawności polityczne? To jest lewackie. Niewiele mam czasu. Nie, że mówi się, że jakaś gra jest wok. Że to jest... woke. No, Łukasz, trzeba. Światło gaśnie. Woke. Woke. Okej. Niewiele mam czasu. Gotowe. Tylko w jakiej kolejności to działa? Tak jak jest napisane? Pierw daje 2 obrażeń, potem zadaje 3. Pierw daje wszystkim 2, potem zadaje 3. Chyba kolejność napisana, nie?
Aha. Graj. Charlodu potrzebujemy jeszcze. Cztery trupy. Dobra, zobaczymy. Spaczona stal. Aha. To zbufował. Nie mam czaru lodu. Nie dobrałem karty i se walnąłem na ryj. Ja go pikuję na ten czar za 6. Może dorzuci coś do stołu jeszcze. No ale tego nie mogłeś przewidzieć, że będzie coś z kombinacją za jeden many. Bo trade'a musimy zrobić. Znaczy trade'a. To jest za mało. Nie no, musimy. Twoja dusza należy do mnie. Mogłem zostawić broń, ale kurwa też. Nie mogę brać na ryj. O, to ciekawe. Dobra, muszę tak zagrać. On ma 6, 7, 8. Lital na niego mam. Cieszę się, że jesteście. Przemek podkreślenie X jest szefem od 2 miesięcy. Jednak tak zrobimy. Dziękuję bardzo. Przemek, dziękuję za subskrypcję Prime'ikiem. Witam. Dobra, zobaczmy tak. To ma być ostrze. O nie. Ja mam 3. Dobra. W
Wow. Tą światłość. Konsekrację zagrał. Zagrywamy psa. Lital w następnej i wal się na ryj. Dawaj. Mamy pozą awantura w rzeczywistych rozmiarach. Śmierć wzywa. Graj. Nie, nie, nie. Nie, nie. Co? Odkryj co, paladyna? Co tam było? Odkryj broń. Dobrze cię widzieć. No i GG. Nice. Nice, 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 nice. Czekam na rozgrywkę. No. Lecimy. Trzy. Ile mamy winów? Cztery? Jadymy. Mówię mu Vox Mortis, żeby wiedział, że on może grać. Ja osobiście cenię Dawidka za tą czystość na ekranie, oprócz czatu. Ale co się dzieje? Jaka czystość na ekranie? Nie wiem, kochany. Co się dzieje? Że jest... Że najebane mam wszystkiego. Ale nie rozumiem. No to możecie mieć tak. O, podoba ci się tak? A może kamerkę wyłączyć chcecie? Właśnie. O kurwa, to jest mocne. Cisza przed burzą. O kurwa, zawodowy gracz! Ale essa, karta! Nie, nie, nie. Niewiele mam czasu. Moje wrócić do tanga? Nie, nie zagrywam. Mięczak stchórzyłem. No, nie pokładam przyszłości. Ja bym chciał, żeby... Dobra, ja wam pokażę coś, widzowie. Teraz zobaczymy, czy jest serce kart w tej grze, okej? Okay? Słuchajcie. Patrzcie. Czy jest serce kart? Uwaga. Zagrywam teraz broń i ona da 4-2 stronnikowi. Jak da na tego stronnika, to jest serce kart.
O kurwa. Nie ma serca kart. Nie no, dał na to, ale to dobre, za 2 many 6-3 jest okej. Nie ma problemu. Ładnie, będzie bity na rej. Oho. To może się przydać. Jak go zbufuję, bo nie umarły to jest. Oho. No, musimy go pobufować, widzowie. Bufujemy go, to będzie giga content. Aha. Coś nie ci zmierza. Gotowe. Dobra, zobaczymy. No, zobaczymy, gościu. Dawaj. O kurwa, serio? Naprawdę, spośród 30 kart ona się zmieniła w jedyną legendę, którą ja mam? Czekaj, to jest jego karta, czy jak ona działa? Jak działa, że w jego kartę, czy w moją? Jezus Maria, nie no, łeb mnie boli, kurwa. Rządy są wieczne. Śmierć wzywa. Nie rozbijam go. Listen.
Nie mam słabych stroników, żeby szarże im dawać. Im bardziej się opierasz, tym lepiej. Uwa. Patrzcie teraz, co się za gówno wydarzy, widzowie. Dobra. Niewiele mam czasu. Nie. Dobra. Nie, no żart. To jest 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 żart. Nie wytrzymujesz mrozu? Wyglądasz smakowicie. Serio? Dostał taką kartę, to wypadło w momencie, gdy miał cały stół? Nie wiem, Titi w rolek, nie wiem. Dobra, GG. Nie mamy nic, nie mamy żadnej odpowiedzi niestety. Jedyna opcja to jest tak. Albo przyzwie jakiś wir 4-5 z losowym efektem, czyli z możliwością uleczenia się, na przykład. Albo biorę ósemkę i szukam jakiejś ósemki, która mi daje, kurwa, jakieś leczenie, albo no leczenie po prostu, no. Nie wiem, gdzie jest więcej szans. Tu efekt, trucizna, kradzież życia, prowokacja by to musiała być. A, że 4 przyzwie. Śmierć wzywa. To nie, no to to. Dobra. Było fajnie. Nie no, jebaj się, kurwo. Nie wierzę w to, no. Nie można mieć tyle farta, no. Come on. Tyle farta chłop miał.
Rexar! No to jest pseudo family friendly content. Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Ja pierdzielę, dwa bufy na ręce. Oh shit. Zobaczymy, co to będzie. Muszę to wziąć, żeby dobierać karty. Nie mam czaru lodu, niestety. W tym jest problem. I chyba muszę go rzucić po prostu pod... Muszę go po prostu rzucić, mi się wydaje. Muszę. Więcej jedzenia dla mojego pana! Bez value. Tempo. Parabapapam. Parabapapam. Nieumarłych na ręce mamy dwóch. Jakby dostać teraz nieumarłych. O Jezu, Misza. No nie podoba mi się to. Że Misza jest tu, to mi się nie podoba. Musimy to przyjąć na ryj. I po wszystkim. Gotowe. Graj. Co ja dostałem? Przyzwij dwóch piratów 3-3 z ukryciem. Umieść zatopioną łódź na spodzie twojej talii. Na koniec twojej tury przyzwij losowego stronnika koście 6. Trwa 3 tury. Fajne. Fajne, ale w momencie dopiero, gdy... O kurwa. Dobra, to trzeba jak najszybciej. To trzeba zabić. Nie, nie, nie. To trzeba upierdolić u samego spodu. No właśnie. Tylko jak to najlepiej wycofać? Moje rządy są wieczne. Kurwa macie, zostanie mu jeden. On mnie upierdoli tą moją... No właśnie nie wiem, co zagrać. Po? Moje rządy są wieczne. A, nie no, chyba to. Tiraci. Ani nie, musi być jeden, nie może być dwóch. Muszę jednego usunąć. Nie, kurwa, kombinacja! Co ja rzuciłem? Jezus Maria! Nie mam kombinacji przecież. Ja pierdolę.
No właśnie, no właśnie. Ale mnie łeb wybuchł. Oho, dobra. Ale spoko, obszarówkę dupniemy, tak? Tak, tak. Spoko, spoko. Super obszarówkę dupniemy, spoko, spoko. Kurwa, jedną jebaną kartą wygra tą grę, tak jak ja wtedy. Ale to jest mega... Oj, jak nie masz nic na ręce, żeby je usunąć, to jest naprawdę, naprawdę problem. Giga problem. Tam, no niestety, jednego za dużo przyzwał. Jakbym wtedy psa wyrzucił, trzeba było grać psa, a nie pierdolić w tańcu się. No, bij w rekina. Bij w rekina i przyzywaj. Kurwa mać. Ucieka. Musimy mu ściągnąć to gówno jak najprędzej. Nie, on ma dwie takie bronie, to jest żart. Dobra. Dobra. Trochę, troszeczkę uratowane, ale zobaczymy co dalej. Za duże value miał. Oj, dwie rundy w dupę poszły całkowicie. Na jego korzyść. Nie musiał nic wystawiać na stół. Mikstura nie ma takiej mikstury, co zadaje obrażeń 3 po stole. Chyba, że... Nie, jest taka, ale... Czekaj, jest taka, co całemu stołu daje? Nie jestem pewien teraz. No ja wiem! Jest 2 po stole, no. Pięć. Tak. Wstrząśnięcie. Nie przegap okazji. U, reklama mnie tutaj wchodzi. Kliknij na czat, wejdź wyższy poziom. Oho. Nie, no pierdolisz, kurwa. Żart robisz. O, żart. Pierdolony, kurwa, jebany żart.
rządy są wieczne. Muszę to wziąć. Ale to nic nie daje. Dobra, zobaczymy, co on tam ma z obrażeń jeszcze do zadawania na ryj. GG! Ale essa. I teraz już nigdy nie dostaniemy DK'a, moi drodzy, do wyboru. Dostałem DK'a niestety nie z takimi kartami, jakby sobie człowiek wymarzył. Ale wstyd. Pokaż. Co tam mi przyszło? Dobra, idziemy tego deadlocka grać. Chodźcie. Pozdrawiam Monko Life.